udział w kapłaństwie, drodzy szanowni państwo, drodzy członkowie chóru, którzy uświetniają nasze dzisiejsze spotkanie. Ten nasz czas, czas światowy, jak wiadomo, liczy się od urodzenia Pana Jezusa, a więc 2024 lata temu. Wiemy, że tam przy liczeniu, to liczenie miało miejsce na początku VI wieku, doszło do pomyłki, tam zaledwie kilka lat, 4-5 lat, ale możemy powiedzieć, że niewątpliwie czas liczy się przed narodzeniem Chrystusa i po urodzeniu Chrystusa. W czasach już potem późniejszych, gdzie pojawiły się tendencje, żeby Pana Jezusa za bardzo nie eksponować, więc się mówi nasza era, przed naszą erą, ale w gruncie rzeczy to jest ciągle to samo liczenie. I o tym wielkim wydarzeniu słyszeliśmy także przed chwilą w tej pięknej kolędzie, ale mówię o tym do was, moi drodzy, bo to narodzenie Pana Jezusa, Bożego Syna jako człowieka, mają ogromne znaczenie dla rozumienia samego człowieczeństwa, wartości ludzkiego ciała, a w konsekwencji także sportu. A to dlatego, że wtedy już w starożytności można było odnaleźć dwie tendencje. Jedna, która dążyła do tego, żeby podkreślać tylko i wyłącznie wartość ludzkiego ciała. I stąd ten ruch dawny, antyczny, olimpijski. I nawet tak nieładnie mówiąc, hodowanie ludzi, żeby byli dobrymi atletami i na olimpiadach zdobywali laury. Ale też druga tendencja, mówiąca o tym, że ciało jest czymś złym, że to jest siedziba zła, że trzeba wyzbywać się cielesności na tyle, ile się to da w ogóle zrobić. Nazywamy to manicheizmem i wiemy, że takie tendencje manicheistyczne pojawiły się także w średniowieczu, XII, XIII wieku. I właśnie odpowiedzią na to, na te tendencje pogardy dla ludzkiego ciała, pojawił się ruch franciszkański i ta rocznica, którą obchodzimy właśnie teraz, 800 lat mianowicie, kiedy święty Franciszek utworzył, przeżył razem ze swoimi przyjaciółmi pierwszą noc Bożego Narodzenia razem ze żłóbkiem. A w tej uroczystości żłóbkowej brały udział także prawdziwe zwierzęta, więc wół, osioł, owieczki i tak dalej. Dlaczego? Bo on to zrozumiał doskonale, znając wyzwania tamtego czasu. Musimy umieć patrzeć na człowieka tak, jak Pan Bóg chce, dostrzegając w nim, w człowieku, wymiar i duchowy, i cielesny. Jedno i drugie jest niezwykle ważne, bo inaczej zatracimy prawdę o sobie. I wiemy też, że takie nieładne słowo powodzenie, sukces ruchu franciszkańskiego wtedy, w XIII wieku, wynikał również z tego, że ludzie poczuli się jakby lepiej jako ludzie, to znaczy dostrzegając jeden wymiar duchowy, który za świętym Franciszkiem każe wychwalać Boga za piękno tego świata, ale także w wymiarze cielesnym, że to jest coś wspaniałego, co trzeba szanować, o co trzeba dbać, czemu trzeba w jakiejś mierze służyć, a w przypadku sportu pokazywać, jak niewiarygodne niekiedy są możliwości tego, do czego ciało ludzkie odpowiednio trenowane jest w stanie osiągnąć. I stąd też to nasze dzisiejsze spotkanie opłatkowe ze środowiskiem sportowców, które chce właśnie w naszym myśleniu o nas samych, o ludziach, przywrócić te właściwe proporcje. Człowiek nie jest tylko zwierzęciem, jakby niektórzy chcieli, ale także nie jest samym duchem,
jest istotą cielesną, duchową i jedno i drugie, jeden i drugi wymiar jest niezwykle ważny. A Państwo tutaj obecni, sportowcy, działacze, sędziowie, doskonale o tym wiedzą, że takich najlepszych, najwspanialszych sukcesów sportowych nie osiągnie się bez współdziałania samych ćwiczeń o charakterze fizycznym z psychologią, innymi wymiarami życia wskazującymi na to, że człowiek do samej cielesności ograniczać się nie może. My mówimy, jest jeszcze coś więcej, jest jeszcze ten wymiar chwalenia Pana Boga, odniesienia do Pana Boga, Stwórcy całego świata. I sami doskonale wiecie, moi drodzy, jak wielu wybitnych sportowców jest także ludźmi, którzy przyznają się do Boga. I doskonale też pamiętacie, że była taka tendencja kilka lat temu, żeby absolutnie sportowcy, zwłaszcza ci z najwyższych półek, nie czynili, broń Boże, jakiegoś znaku wiary, bo to jest przejawem nietolerancji. A dla mnie było zawsze znamienne to, że jakby na przekór temu wszystkiemu tylu, zwłaszcza piłkarzy, no bo ich najczęściej się ogląda, wchodząc na murawę, żegnają się. A strzelcy bramek, podnosząc rękę do góry, dedykują ten swój sukces, swoje osiągnięcie i triumf, który przynajmniej w tym momencie przeżywają, Panu Bogu lub tym, którzy są ich sercom bardzo bliscy. Więc dziękuję Wam za to spotkanie, właśnie takie bożonarodzeniowe, które pozwala nam odnaleźć właściwą równowagę między ciałem i duchem ludzkim, właśnie dlatego, że wpatrujemy się w Boga, który stał się człowiekiem narodzonym 2024 lata temu w Betlejem. Dziękuję za te piękne życzenia, za światło, a dokładnie za świecę, która wyraża światłość Chrystusa. I życzę Wam, moi drodzy, aby w tych różnych zmaganiach, wysiłkach, wyrzeczeniach także, by osiągnąć sukces, żeby wyrażała się w Was cała miłość do siebie samych jako ludzi, a przez to także szacunek dla konkurentów, innych zawodników i żeby w tym szacunku, jakim trzeba siebie, swoje ciało i swojego ducha otaczać, rozumieć, dlaczego nie można zgodzić się na różnego rodzaju niedozwolone środki, które, jak wiadomo, na pewien moment mogą zadziałać, stymulować działalność, zwłaszcza sprawność naszego ciała, ale w gruncie rzeczy prowadzą do destrukcji człowieka. To nasze spotkanie, wasze także, moi drodzy, z szalikami Krakowi, kazało mi pomyśleć, dlaczego nie wziąłeś, czyli ja, dlaczego nie wziąłem szalika Lecha, bo my kiedyś tym szalikiem Lech obdarzył, nawet wypisując moje nazwisko. Wtedy byłem jeszcze biskupem pomocniczym w Poznaniu. Zanim nie zostałem biskupem, chodziłem niemal na wszystkie mecze. Oczywiście nikt o tym nie wiedział, a potem przestałem. Pytali mnie dlaczego. No oczywiście brak czasu, ale odpowiedziałem, bo co by było, gdyby Lech przegrał, a ja bym był na trybunach. Już następnego dnia prasa by pisała, biskup nie pomógł. No więc na coś takiego nie chciałem sobie pozwolić. Ale w sercu moim noszę i Lecha, i wszystkie drużyny, które są jakoś z Lechem sprzymierzone. Tutaj Krakowia, w Łodzi, gdzie przedtem byłem, to był ŁKS. Oczywiście to się wiązało z odpowiednim spojrzeniem na Wisłę w Krakowie i na Widzę w Łodzi, to już Państwo doskonale rozumieją, ale patrzymy na to oczywiście z pewnym uśmiechem. Chodzi o to, żeby nie tylko sportowcy obdarzali siebie szacunkiem, ale także kibice, bo właśnie chodzi o to, żeby w tym świecie, takim jakim on jest, nie zatracić prawdy
osoby, jako kimś, kogo Pan Bóg bardzo ukochał i ceni w jego człowieczeństwie, a więc i w wymiarze duchowym i cielesnym. Dziękuję za to spotkanie. Wracając jeszcze do Krakowi, pewno na koniec dzisiejszego spotkania pomodlimy się także za pana prezesa Filipiaka, tak? Filipiaka, który, pana profesora, który tak niespodziewanie odszedł od nas, oświecając chyba nie tylko klub, ale także wielkie rzesze tych, którzy kochają sport, niezależnie komu na co dzień kibicują. Pomodlimy się także za tych, którzy są jakby najlepszymi, najbardziej głośnymi obecnie ambasadorami polskiego sportu. Myślę tutaj przede wszystkim o naszej wspaniałej tenisistce, ale także wspaniałym graczu obecnie w Barcelonie, który pokazał, że mając tyle lat, ile on ma, można strzelać tak wspaniałe bramki, i to z niemałej odległości. Więc wspominamy wszystkich, dziękując im za ich ambasadorowanie Polsce, polskiemu sportowi i życząc wam, zwłaszcza młodym, żeby dzielnie wstąpili w ich ślady i także byli takimi postaciami, które rozpawiają Polskę i o których wszędzie można mówić z prawdziwą dumą i radością. Dzięki za spotkanie. Będziemy za chwilę łamać się jeszcze opłatkiem. Dzięki za to, że jesteśmy. Niech ten wieczór będzie dla was wszystkich, moi drodzy, bardzo miły, bardzo sympatyczny. Niech będzie okazją, by cieszyć się tym, że jest coś takiego ważnego w życiu waszym osobistym, ale także w życiu społecznym, jak sport. Szczęść Boże.